Moja narzeczona, kupując mi ten set, powiem wam szczerze, zaimponowała mi mocno. Po prostu zaczęła mnie stalkować po komentarzach na WTF-ie i patrzeć, gdzie co pisze. I stwierdziła, że ze wszystkich zestawów najwięcej ode mnie komplementu zebrał ten pod recenzją. Stwierdziła więc, że kupi mi go. Zapraszam więc na recenzję. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, zgadza się, serio. Moja narzeczona zaczęła po moich WTF-owskich komentarzach śledzić po prostu wszystkie moje komentarze, patrząc, który zestaw, oczywiście z Kobi, bo chodziło o jakieś dobre klocki, mi się najbardziej podobały i odkryła, że ten najwięcej komplementów mój zrobił. I serio, to jest niepokojące, że dziewczyna mnie tak stalkuje. Niepokojący jest ten zestaw, bym też powiedział. Nie no, też śmiała się moja narzeczona, że to jest Polak wyjeżdżający na wakacje do Niemiec, w sensie, że do pracy na wakacje do Niemiec, zabierający ze sobą cały dobytek, no i serio. A też tak serio, moi drodzy, moja jakby uwielbienie moje do tego setu jest jak najbardziej. Ja po pierwsze jestem z lat 80., więc to, co się dzieje tutaj, to jak najbardziej na moich oczach się wydarzało, działo. W sensie takie przyczepy to ja pamiętam z Niewiadowa. Moi drodzy, przede wszystkim to jestem osobą, która uwielbia podróże, a szczególnie nad morze, a to takich tam było chyba najwięcej. Więc gdy ja tylko zobaczyłem ten set, już nie najmłodszy, bo on jest z 2019 bodajże. O jest, nawet tu pisze. To moje serduszko bardzo mocno zabiło i mówię, oj, wspomnienia, ach, Międzyzdroje 89. No tak, moi drodzy, było. Ciekawostką jest jeszcze to, że jak wiecie, ja to otwarłem, położyłem chwilę na ziemi. Nie, to nie zrobił sklep ani ja, moi drodzy. Mój pies, Szani, tak ma, że on jak widzi karton zapakowany, to myśli, że tam w środku jest dla niej prezent. I po prostu sobie zostawiłem to na minutę, ona zaczęła się dobierać. Musiałem jej dopiero otworzyć i pokazać, że w środku są klocki, bo inaczej spokoju by mi nie dała. A w środku są klocki i niczego innego się nie spodziewamy. Podobnie jak przy Titaniku. Aj, no właśnie, niedługo w ogóle recenzja Titaniku. W końcu, bo tak mnie często pytacie, w końcu będzie recenzja Titanika. Tak jak przy Titaniku mamy tu zdecydowanie zbyt wielką liczbę worków. Nie rozumiem, czemu Kobi aż tak idzie w worki. No po co tu 10 klocków pakować i tu 10 zamiast do jednego to wrzucić? Tego, moi drodzy, nie rozumiem. Ekologicznie po prostu jest to dla mnie bez sensu, bym nawet powiedział. No jest tu po prostu troszkę woreczków i zdecydowanie w każdym jest, mówię, zbyt mało klocuszku. Można było to śmiało do 2-3 worków pakować, a nie do 7. A nie do 7, moi drodzy. No i szyby jeszcze fajnie, coś czego Lego powinno się nauczyć, czyli pakowania szyb osobno. To akurat popieram jak najbardziej i zachwalam. Pakowania osobno szyb do folii, żeby nam się nie rysowały. To akurat zachwalam. W ogóle spójrzcie, tu szyby z nadrukami. No właśnie, kolejna rzecz, którą muszę zachwalić, a którego Lego nie ma. Nadruki, a nie naklejki. Jak widzimy, to się dzieje, moi drodzy, wszędzie. I swoją drogą, te autka kradną mi cały czas serce. Na pewno jeszcze policję jakąś będę chciał. Oj, no myślę, że może ich będzie więcej. Czy instrukcja nas czymś zaskoczy? Raczej nie. Od poprawna instrukcja, bardzo fajnie zrobiona, pokazująca tylko kroki, które musimy aktualnie zrobić, a nie jak Lego, że wszystko jest non-stop kolorowe. I ogólnie mi się podoba, chociaż faktycznie ta wyblakłość mogłaby być tutaj mniejsza. Ciut kolorowi mogłoby być dobra, moi drodzy. Dajcie mi chwileczkę, ja sobie oczywiście zestaw zaraz zbuduję i wracam do was z pełną recenzją. A gotowy pojazd prezentuje się w taki oto sposób. I ja nie będę ściemniał, on mi się niesamowicie podoba. Nie będziemy tutaj gdzieś jakości Kobi oceniali, bo wiemy, że ona jest po prostu dobra. Klot jest naprawdę solidny, mają wiele swoich własnych rozwiązań, nie ma tu mowy absolutnie o tym, że to jest, wiecie, jakaś podróbka Lego, ale to już wiemy od dawna, więc porzućmy to. Nie jest oczywiście też perfekcyjnie. U mnie Kobi cały czas, chociażby po zbudowaniu Titanika, a wiem, czekajcie cały czas na recenzję. No myślę, że do Sylwestra się uda, moi drodzy, tę recenzję rzucić, zrobić przede wszystkim. Nie jest jednak to perfekcyjne. Mi najbardziej w Kobi przeszkadza to, że spójrzcie, te klocki jakby nie są równe. I to widać już nie tylko na opakowaniu, ale szczególnie też po zbudowaniu. Nie jest to po prostu równe. Tutaj te łączenia są widoczne. I mimo wszystko, mimo też tego, że troszkę jakby jestem fanem, wiecie, budowania z dużej ilości klocków, a nie z wielkich płyt, tak tutaj troszkę ta jednak zbyt duża liczba klocków mi przeszkadza. Ale oczywiście to może być indywidualne. Ale to właściwie koniec moich narzekań, szczególnie na ten set. Bo reszta jest super. Co jest w ogóle przepiękne, przeczadowe, mamy tutaj absolutnie tylko i wyłącznie nadruki, a nie naklejki. Lego powinno po prostu się uczyć. Powinna przyjechać do naszej Polski, odwiedzić sobie Mielec i zobaczyć, co tam się wyrabia w naszych polskich fabrykach. Bo naprawdę, robić nadruki na takich elementach, chociażby jak te
czekajcie, muszę to zdemontować, a to takie proste nie jest. Robić nadruki na takich elementach, chociaż dobra, to może później zajmę. Jak to? No to, moi drodzy, nie jest łatwa rzecz. Takich jak szyby, tak jest, to są szyby. Widzicie, przez nie możemy zajrzeć na drugą stronę. No po prostu wow, dodatkowo jest to solidne. Troszkę mnie boi, że to nie jest szyba, a taki właśnie nadruk, natomiast domyślam się, że na tym elemencie byłoby to zrobić ciężko, moi drodzy. Set jest naprawdę fajny, omówmy jego elementy składowe. I zaczniemy sobie od przyczepy, ponieważ ona tu jest chyba jednak ciekawsza, jednak fajniejsza. Moi drodzy, no cóż, mamy tutaj jeszcze, tu jeszcze jest szyba, mamy tu ciekawy element w postaci drzwi i wiecie, no tutaj jest trochę luka, ale te przyczepy też nie były nie wiadomo jakiej jakości. To wszystko, tak jak mówiłem, nadruk, fajne do wzorowania tej kratki na dole. Brakuje mi trochę, by jednak tutaj jakaś klamka z tego wystawała, no bo wiecie, jest narysowana i nie chycimy. Klamka natomiast jest, ale ze środka, gdzie właśnie tak naprawdę jej nie do końca potrzebujemy. Mówię tutaj o tej klamce, no ona właśnie ma być dla wyglądu tutaj, no bo wiecie, nie musimy tego chytać, tu możemy te drzwi zamknąć z tej strony i tyle. Wolałbym, żeby ta klamka właśnie była z drugiej strony, oczywiście domyślam, że się tak nie dało. Troszkę też na siłę, jak dla mnie, zaślepiano tutaj właśnie tymi elementami te drzwi, bo to już byłoby zupełnie niepotrzebne, tymi ślizgaczami to zaślepiać. Te drzwi moim zdaniem tak byłyby ok, bez tego, a i tak te study w sensie odwrotne gdzieś tam widać pod spodu, więc wiecie, i tak se. Troszkę przeszkadza mi natomiast środek tego kampera. No zaglądając tam z zewnątrz, wygląda, że tam jest jakieś laboratorium, tam jest sterylnie czysto. No tak w przyczepach to na pewno nie było. Zdejmuje się tutaj dach, by móc zajrzeć do środka. I jeszcze jedna ciekawostka. O ile tutaj faktycznie minifigurka nam wejdzie na spokojnie, może sobie leżeć nawet z głową na tej poduszce, co jest po prostu czadowe, jest super, tak już w drzwiach nie do końca się zmieści. Musi się trochę garbić, musi trochę zejść w dół, no ale chyba też tak było w oryginalnych przyczepach. Dostajemy również tutaj, jak widzicie, taki stolik i co mi się w nim bardzo podoba, to ta nóżka. No docelowo w tych pojazdach, przyczepach bardziej był składany, czyli brał się tu do góry. Tu oczywiście takiego rozwiązania nie ma, ale i tak podoba mi się, jak to rozwiązano. Natomiast tak jak już wspominałem, średnio podoba mi się wykończenie tej przyczepy. No wydaje mi się, że Lego zadbałoby tu jakieś detale i uważam, że jednak Kobi też powinno. Po pierwsze, zbyt sterylnie. Tam tak nie było, naprawdę. Po drugie, no tutaj mieliśmy miejsce, coś tu można było spokojnie wsadzić. I nawet nie chodzi mi, że tu nawet, nie wiem, jakieś nadruki były, że jakiś telewizor, jakiś obraz, cokolwiek na tej ścianie, ale coś więcej, no bo wiecie, teraz to trochę jak takie więzienie. Stolik plus łóżko. Troszkę mnie to boli. Oczywiście zestaw i tak najczęściej wyląduje nam na półce i tam będzie stał, robił za ozdobę, więc nikt tutaj do środka nie będzie zaglądał, ale uważam, że miło byłoby mieć taką opcję dodatkowo, by jednak coś w tym środku było, by jednak ta opcja bawialna też była większa dla tych, którzy chcieliby to robić, no bo też gdyby Kobi nie chciało całkowicie robić tego środka, to po prostu mogliby tu przykleić drzwi i to by się w ogóle nie otwierało i też by stało na półce i wyglądało tak samo, więc jednak skoro poszli w detale w środku, to uważam, że można było się jeszcze ciut bardziej postarać. Mam tu również takiego dzyndzla, którego dając trochę w bok, sprawujemy, że nam stoi. A ta przyczepa nam stoi, mój dodatkowy, teraz akurat się... O, tak minimalnie musi być w bok i wtedy stoi prosto i jest fajnie, że może koegzystować samodzielnie, a nie z samochodem. A właśnie, samochód. Samochód również budzi mój pełny podziw. Jest tu kilka ciekawych elementów, chociaż rzekłbym mało klockowych. Na przykład spójrzcie, ja go budując mówię, o, tu już całkiem ładne wykończenie, a tu jeszcze nam taki element dodano. On się składa z czterech elementów i akurat niektóre elementy, tak jak ten zderzak tu, który możemy na przykład wyjąć, mi się podobają średnio, po prostu są mało klockowe. No ale cóż, Kobi też takie jest. No czymś od tego Lego się musi różnić. Tutaj również wszystko jest nadrukami, nie naklejkami, więc szapoba. Troszkę im przeszkadza, że spójrzcie, na przykład też tu mamy z dwurzędowy, a tu jednorzędowy klocek. Tutaj szyba, jak mówiłem, jest piękna. Szkoda, że brakuje też tych drzwi. Tył też ładnie wykończony. Natomiast najbardziej dla mnie jest szkoda, że po prostu nie wchodzi nam tu figurka. O ile jeszcze w przyczepie moglibyśmy ją jakoś tu wciskać, tak tutaj ona kompletnie nam nie wchodzi. I teraz mi się akurat musiało rozwalić serio na wizji. No ale przynajmniej wiecie, jak, z czym to się jeszcze, go to się składa, że to się składa ze czterech elementów szyby. Dziwne jest dla mnie jeszcze to, że spójrzcie, tu kawałek szyby jest czarny, tu nagle zwykły. Takie dziwne są te przejścia, nie wiem czemu, ale może tak było po prostu w tych autach, ja się, wiecie, no pamiętam tam te czasy, ale nie aż tak dokładnie. Także taka oto szyba, nadrukowo nie jest to łatwo zrobić, a i bez tej szyby całkiem spoko wygląda ten pojazd, taki Cadillac troszkę bym powiedział, chociaż tak jak mówię, no wielki ból jest, że niestety tu figurka nie wchodzi, a mogłaby chociażby, w sensie bez nóg tutaj na przykład wejść, no tylko przy tym dachu to chyba by, no nie weszłaby mimo wszystko. Dla mnie tutaj troszkę szkoda, bo mówię, o ile przyczepa jeszcze te standardy chciała w miarę mieć, by się coś tam mieściło, tak już wóz tych standardów absolutnie
nie ma. No i nad tym ubolewam. O tylnym siedzeniu to już w ogóle nie wspominam, bo to jest bardziej bagażnik na jakieś walizki. Chociaż też na jednorzędowej, tu jednorzędowy. Szkoda, szkoda, szkoda. Oczywiście wymagałoby to większej skali, ale no nie obraziłbym się za ciut większą skalę. Albo jakieś inne rozwiązanie, typu wiecie, mini figi, jakieś takie pokraczne figi, żeby to tutaj jakoś zmieścić. Podsumujmy. Podsumowywując, to te Young Timery są naprawdę fajnym konstruktem i chyba będę musiał je kupować częściej. Tutaj faktycznie moja narzeczona we mnie rozbudziła chyba pasję do tych samochodów. Są one fajne, chociaż tak jak mówię, troszkę bardziej na półkę niż do pobawienia się. Oczywiście tak możemy pojeździć, hipki gdzieś tu możemy umownie ustawiać, ale niestety do auta nie wsiądą, a do przyczepy tak umownie. Inne więc pojazdy pewnie będą wyglądały podobnie. Nie zmienia to faktu, że są po prostu fajne, są zrobione ciekawe. Choć oczywiście dałoby się ulepszyć, ale jedna z wyższych not, czyli absolutne 9 na 10, to jest coś, na co te sety zasługują, jak i same klocki Kobi. Kobi nawet na 9+. Nie mają wszystkiego perfekcyjnie zrobionego, ale i tak są bardzo blisko ideału, moi drodzy. Taka moja prywatna opinia. Wam dziękuję za to, że byliście ze mną kolejny dzień na kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że wam się spodobało i zostawicie tutaj oczywiście wszystko, co trzeba. Łapki w górę, subskrypcje i dzwonki, by nie przegapiać przyszłych odcinków na tym kanale, bo wiele jeszcze ciekawych recenzji przed nami i dalej szukamy tego złotego grala kloca, czyli zastępcy, który spokojnie będzie w stanie zastąpić nam, moi drodzy, Lego. Chociaż właśnie tutaj chyba Kobi jest póki co najbliżej, ale ja mu jeszcze tego tytułu nie dam. Jeszcze zbyt mało ich przerobiłem. Wam dziękuję, że jeszcze raz byliście. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Bye!